Hej kochani, tu Karolina z bloga Savory or Sweet. Witajcie ponownie na moim kanale. Dziś mam dla was fajny pomysł. Pomysł na grilla. Wegańskiego grilla. Jak wiecie, ja jestem weganką, czyli nie spożywam żadnych produktów pochodzenia zwierzęcego. W skrócie rzecz ujmując, dla osób niezaznajomionych z tematem, jeśli chodzi o grilla, to z pewnością nie grilluję kiełbasy i nie grilluję sera halloumi. I to wcale nie oznacza, że jem tylko sałatę, podczas gdy inni coś grillują, albo że uskuteczniam jakąś głodówkę w okresie letnim. Nie, 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 nic z tych rzeczy. W tym filmie pokażę wam, jak przygotować wegańskiego grilla, czyli jakie warzywa najlepiej ugrillować i jaką wykonać marynatę. Marynata jest bogata w smaku. Ona sprawi, że nasze warzywa będą miały bardzo dużo aromatu. Jest przygotowana zaledwie z 5 składników. Masła orzechowego, ponieważ masło orzechowe to życie i ogólnie nie może go zapragnąć. Ponadto jest tam sos barbecue, sos sojowy, wędzona papryka i jeszcze troszeczkę syropu klonowego dla słodyczy. Wszystkie składniki zakupiłam w Lidlu. Jak wiecie, Lidl to jest sklep, w którym zazwyczaj robię zakupy. Nie tylko ze względu na to, że są tam świeże owoce, warzywa, strączki, kasze i te różne rzeczy, których potrzebuję, ale również jest tam tofu, jest tam hummus. I są tam wegańskie jogurty sojowe i kokosowe. Ogólnie widzicie, dlaczego robię tam zakupy. Jest tam wszystko, czego potrzebuję. Jeśli chodzi o grilla, to wybieram te warzywa z ryneczku Lidla, które są bio. Gdy przygotowujemy warzywa lub owoce, które mamy zamiar jeść razem ze skórką, po prostu w takiej postaci, w jakiej znajdujemy je w sklepie, polecam wam bardzo serdecznie po prostu zakupić te warzywa i owoce bio. Jeśli spożywamy te wszystkie owoce i warzywa razem ze skórką, warto zadbać o to, by były one niepryskane, bez żadnych konserwantów, bez żadnych chemikaliów, polepszaczy, ulepszaczy i stymulatorów. Więc to jest taka jedna mała zmiana, a naprawdę może zrobić sporą różnicę. Jeśli chodzi o to, jakie warzywa polecam grillować, ja osobiście wybieram cukinię, paprykę, pieczarki, cebulę. Można również dodać pomidorki koktajlowe i bakłażana. Wybieram akurat te produkty, ponieważ wszystkie pieką się praktycznie w tym samym czasie. Jest to naprawdę kwestia dosłownie kilkunastu minut. Na przykład, jeśli chcielibyście ugrillować ziemniaki albo buraki, które nie były wcześniej ugotowane, możliwe, że będzie po prostu z tym problem, ponieważ przypalą one się wam z wierzchu, a w środku nadal będą surowe. Więc jeśli chodzi na przykład o ziemniaki i buraki, wtedy trzeba będzie je najpierw ugotować, a dopiero potem ugrillować. Więc jest w tym trochę więcej zachodu. Te warzywa, które ja rekomenduję, wystarczy po prostu je pokroić, zamarynować, odstawić na kilka godzin, żeby wszystkie smaki się przegryzły i wtedy jesteśmy w stanie po prostu wrzucić je na ruszt. Powiem wam szczerze, że ja często sobie robię takiego grilla. Można postępować według tych wszystkich wskazówek i po prostu te warzywa na samym końcu wstawić do piekarnika. Tak więc nawet zimą lub w okresie niegrillowym można sobie zrobić takiego grilla. Na serio, połączenie tego sosu barbecue, który, dobra, okej, wiem, że nie jest jakoś super najzdrowszy, ale ten fakt pominiemy. Ale połączenie sosu barbecue, masła orzechowego, sosu sojowego i jeszcze tej wędzonej papryki, która troszkę nam polepszy smak i syropu klonowego, to naprawdę jest cudowne połączenie. Ta wędzona papryka razem z masłem orzechowym sprawia wrażenie takiego wędzenia. I jeśli jeszcze do naszej kombinacji dodamy właśnie wędzone tofu, tak jak ja to zrobiłam, naprawdę jest to super, super, super smaczne i polecam nie tylko osobom na diecie wege, czyli wegańskiej, wegetariańskiej, ogólnie roślinnej, ale każdemu. Żeby się przekonać, że czas grillowy to nie jest czas posuchy dla wegan, tylko po prostu to jest równie smaczny czas dla nas wszystkich. Jeśli chodzi o tą marynatę, nie podam wam konkretnych wartości, jeśli chodzi o proporcje, ponieważ ja wiele razy już wykonałam ją i za każdym razem te proporcje troszeczkę zmieniałam, ponieważ czasem miałam ochotę
pracę nad troszeczkę bardziej słodszą marynatę, wtedy dodawałam trochę więcej syropu klonowego. Czasem miałam ochotę na trochę bardziej taką podwędzoną marynatę, wtedy dodawałam więcej papryki wędzonej. No, naprawdę to wszystko zależy. Ja specjalnie postarałam się nie montować tego filmu jakoś zbyt mocno, żebyście zobaczyli, ile faktycznie dodaję tych wszystkich produktów. Tak więc jeśli zobaczycie cały film i przyjrzycie się właśnie temu, jak robię tą marynatę, jakie składniki dodaję i w jakich mniej więcej ilościach, to mniej więcej będziecie wiedzieć, ile ja tam faktycznie tego wszystkiego dodaję. Polecam Wam, żebyście sami przetestowali i zobaczyli, czy Wam smakuje. Tak jak mówię, ja za każdym razem wykonuję troszeczkę inaczej tą marynatę w innych proporcjach. Zależy od tego, na co mam obecnie ochotę. Więc wydawało mi się troszeczkę bez sensu to podawać Wam konkretną gramaturę odnośnie tych składników, bo każdy powinien dostosować ten sos do własnych preferencji i do tego, na co ma obecnie ochotę. Więc polecam Wam pokombinować troszeczkę. To jest tylko 5 składników. Serdecznie Wam dziękuję za oglądanie, jeśli dotrwaliście do końca. Więc mam takie 3 rady, jeśli chodzi o wegańskiego grilla. Jest to po pierwsze produkty bio, warzywa i owoce bio. Polecam Wam te z ryneczku Lidla. Ja się nigdy nie zawiodłam na ich jakości, zawsze są świeże. Numer 2 to jest marynata. Marynata, która będzie aromatyczna, która doda smaku i która po prostu ulepszy całe nasze danie. I numer 3 to są warzywa, które pieką się w tym samym czasie, czyli te, które wcześniej wymieniłam. Jeśli spełnicie te wszystkie 3 zasady, to gwarantuję Wam, że Wasz grill będzie dobry i ogólnie smaczny. Dajcie koniecznie łapkę w górę, jeśli chcecie zobaczyć więcej przepisów wegańskich, roślinnych, wegetariańskich. I tutaj chciałabym też zadać Wam jedno pytanie. Czy chcielibyście zobaczyć, jak wyglądają takie moje codzienne zakupy? Jeśli chodzi, no, ogólnie o warzywa i owoce, to możemy razem się przejść do Lidla i Wam wtedy pokażę. Jeśli chcecie, to zabiorę Was razem ze sobą na zakupy i pokażę Wam, co wkładam do mojego koszyka zazwyczaj. Więc to może być dość ciekawe doświadczenie. Zarówno dla Was i dla mnie. Bardziej chyba dla mnie ciekawe. Taka konfrontacja. Ja, moja kamera, sklep i ludzie. Dobra. Więc czekam na Wasze komentarze. Napiszcie mi proszę, jakie warzywa Wy lubicie grillować i może Wasze pomysły na marynatę. Ja Wam pokazałam moją ulubioną marynatę. Co prawda mam jeszcze kilka asów w rękawie i różnych takich kombinacji smakowych, ale ta, którą Wam dzisiaj zaprezentowałam, to jest zdecydowanie moja ulubiona. Ale jestem bardzo ciekawa, jakie są Wasze typy, co Wy lubicie, jakie warzywa grillujecie, jaka marynata i w sumie to wszystko. To zdecydowanie już wszystko, już nie będę więcej gadać. Spoko loko. Więc do zobaczenia następnym razem, moi kochani. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Pa, pa. Kurczę, się za to daleko.